Przerażająca wizja, co się stanie z Trumpem, kto wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj przedstawiam przepowiednie na temat wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Kto wygra? tak naprawdę te wybory prezydenckie. Ale o tym wszystkim, oczywiście przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a na Facebooku, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, kto tak naprawdę zwycięży, jeśli chodzi o wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, jest to też po prostu ciekawy temat dla wielu Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. No i Jasnowic Jackowski właśnie dokonał takiej wizji. Ja muszę powiedzieć, że Jasnowic nawet dokonał specjalnej wizji, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, jeśli chodzi o przyszłość. Wiadomo, że podczas wizji Jasnowic wykorzystuje zdjęcie tak tej osoby, zrobił takie relacje live, gdzie po prostu miał to zdjęcie Donalda Trumpa, skupił się, dokonał wizji. Wiemy też o tym, że Trump tak naprawdę ma swoich zwolenników i przeciwników, no, on bardzo tak naprawdę elektryzuje tutaj społeczeństwo, bardzo dużo środowiska, na przykład tutaj aktorów, celebrytów, jest przeciwko Trumpowi, wyśmiewają go i tak dalej. Natomiast wielu na przykład Amerykanom podoba się taka mocna pozycja, tak silna tak naprawdę jako przywódcy. Poza tym Trump jest miliarderem, więc dla wielu właśnie Amerykanów jest ucieleśnieniem tego dream, tak? Dream life, czyli po prostu może nie od buta, bo jednak ten pierwszy milion dostał od rodziców, miał bogatych rodziców, ale mimo wszystko jest tutaj miliarder. Chociaż kilka razy, chyba trzy razy praktycznie bankrutował w swoim życiu. Przedstawiałem zresztą tę historię na moim kanale. No właśnie, jasno Jackowski powiedział w ten sposób, że Trump nie przegra wyborów. Trump nie przegra wyborów, tak to właśnie mówi Jasnoic Jackowski. Chociaż z tymi wyborami może być różnie. Czyli tutaj mamy dwie zmienne. Trump nie przegra wyborów, chociaż z tymi wyborami może być różnie. Więc pytanie jest takie: czy to na przykład, co miałby się, co miałby oznaczać ta druga część tego zdania, drugi człon praktycznie tego zdania, także z tymi wyborami może być różnie? Czy zatem wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych się odbędą? Czy zostaną na przykład anulowane? Czy coś się wydarzy nadzwyczajnego? No właśnie, tego tak naprawdę nie wiemy, a może będą przesunięte. A może być jakaś inna sytuacja, no wiemy teraz co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie występuje ten COVID, koronawirus. Bardzo dużo osób praktycznie zakażonych, nieprawdopodobny problem, tak, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Jeżeli media pokazują tą mapę praktycznie tych zachorowań w Stanach Zjednoczonych, no to praktycznie całe Stany są na czerwono, tak, bardzo dużo przypadków koronawirusa. Natomiast yy, właśnie tak Jasnowid Jackowski mówi, że y, może to być różnie z tymi wyborami. Może być sytuacja taka, że na przykład wybory zostaną przesunięte albo wybory po prostu odbędą się w innym y, terminie. No, Przesunięto to, co też w innym terminie, ale jakby w innym terminie, bo na przykład będzie jakaś sytuacja niebezpieczna dla państwa w związku właśnie z koronawirusem, że ten wirus się będzie bardzo szybko rozprzestrzeniał bardzo szybko się rozprzestrzenią. Więc tak tutaj mówi Jasnowic Jackowski. Zresztą Jasnowic mówił o tym, że dojdzie do wybuchu wojny na świecie, chociaż nie będzie to trzecia wojna światowa, tylko będzie to duża wojna, która będzie dotyczyć Bliski Wschód, różnego rodzaju właśnie państwa. I że Trump doskonale wie tak naprawdę na kiedy ta wojna jest zaplanowana, może nie chodzi o dokładnie po prostu o termin, o czas. Natomiast jako jeden z nielicznych praktycznie polityków na świecie jest w to wtajemniczony i wie, kiedy dojdzie do wybuchu wojny. Yy, chociaż niekoniecznie tutaj Jasnoizkowski powiedział, że ta wojna musi wynikać z inicjatywy tak naprawdę Trumpa, czy musi być po prostu zapoczątkowana przez Trumpa, tak. Yy, no to są różne układy, praktycznie, jeśli chodzi o świat, porozumienia i tak dalej. Yy, natomiast rzeczywiście Jasno Izeckowski mówił o tym, że Trump doskonale wie. No, ja powiem w ten sposób, że bardzo symboliczne było to, co mówiłem już wielokrotnie na moim kanale, że Trump na przykład zaprosił Andrzeja Dudę na trzy dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Niektórzy mówią zaprosił, a niektórzy mówią wezwał na dywanik, tak? Przedstawił swoje tak naprawdę tutaj oczekiwania względem Polski, oczywiście oczekiwania militarne. Później ciekawa sytuacja jest z wojskiem amerykańskim, które przeniosło się z Niemiec. Tysiąc praktycznie żołnierzy trafiło do Polski. Tam 9,5 tysiąca żołnierzy miało być ewakuowane właśnie z Niemiec. No, retoryka, jakby czy narracja w mediach, która jest taka, to, to jest taka, że wojska amerykańskie opuszczają praktycznie Niemcy, tak, bo chodzi tutaj, bo po prostu jest to decyzja, jakby prezydenta Stanów Zjednoczonych, a może się okazuje, że to właśnie Niemcy wywali na, 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 naciski po prostu na Amerykanów, tylko żeby to świat przyjął inaczej, tak? To, że właśnie Amerykanie opuszczają. Natomiast to, co mówi Jasno Jackowski, że zaskakujące jest tak naprawdę to sformułowanie, że w trybie pilnym. Tysiąc żołnierzy praktycznie w trybie pilnym trafiło do Polski, a tu jeszcze mówimy oprócz tych żołnierzy, którzy stacjonują w Polsce, dodatkowo praktycznie te tysiąc. Mało tego, no jasno i przecież mówi, że Polska zostanie wykorzystana, jeśli chodzi o tereny, do tego, że tutaj będzie desant jakiegoś obcego wojska, że to wojsko będzie po prostu stacjonować w Polsce. Może tutaj wojna nie będzie dotyczyć Polski, ale będą prowadzone działania militarne, będą prowadzone działania militarne na świecie i wojska będzie właśnie takim po prostu przystankiem. Tak, jeśli chodzi o te działania militarne, zwłaszcza to ma być po prostu mają być bazy wojskowe na wschodniej. Granicy państwa polskiego. No i też mówił o na przykład o tym wysoko postawionym wojskowym, dowó dowódcy wojskowym, który ma być w Polsce i ma Polska właśnie stracić tutaj suwerenność, tak? Czy przez jakiś czas właśnie ten wysoko postawiony dowódca wojskowy czy admin z administracji ma e, przejąć tymczasową kontrolę nad, też nad wojskiem polskim? To może być zaskakujące. Czyli tutaj można by było spekulować, można by było wysnuć takie teorie spiskowe czy na przykład to spotkanie, które się odbyło Andrzej Duda, Donald Trump w cztery oczy, czy podczas tego po prostu spotkania, no nie tylko kwestia była na przykład dyskutowana na temat tych tysiąca żołnierzy, ale może no po prostu prezydent Polski został wtajemniczony w jakiś sposób na temat tego, co nas może czekać, tak? Jaki może być po prostu scenariusz. Nie wiadomo tak naprawdę, tak? Wiadomo, że w mediach była ta podróż zupełnie inna, inaczej po prostu ona przekazywana. Mówiono, że to jest sukces, że przecież Andrzej Duda wrócił do Polski, że w Polsce będą się otwierać jeszcze duże koncerny, duże firmy zagraniczne, amerykańskie, to będzie stanowić nowe miejsca pracy, ale pamiętajmy o tym, że rząd amerykański nigdy tak naprawdę nie zaprasza do siebie na krótko przed wyborami prezydenckimi jakiegokolwiek polityka ze świata, bo nie chce po praktycznie rząd amerykański być posądzony o stroniczość, tak na rzecz jednego czy drugiego kandydata. Zresztą zobaczmy sobie, że te wybory prezydenckie tutaj Andrzej Duda zwyciężył ale niewielką przewagą głosów. Co by było, gdyby na przykład zwyciężył Rafał Czaskowski? No Rafał Czaskowski raczej miałby dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale jakby to wyglądało w tej właśnie świecie dyplomacji polityki międzynarodowej. Tak, tutaj właśnie poza tym kolejna kwestia podziękowania tak naprawdę Trumpa, że zwyciężył Andrzej Duda, tak na mediach społecznościowych w Twitterze. No nie zawsze faktycznie polityk dziękuje jakiemuś innemu politykowi oficjalnego kraju, że on zwycięża zwyciężył Wybory prezydenckie. Tak? Czy to nie jest na takiej zasadzie, że to jest ten kandydat, na którego praktycznie Trump stawiał, na którego mógł liczyć? To też jest po prostu pytanie. No, tutaj jest wiele tak naprawdę znaków zapytania. Przyszłość tak naprawdę pokaże, co się kryło za tym wszystkim. Natomiast, właśnie Jasnoidz mówi w ten sposób, że Trump nie przegra wyborów. No tam były takie, przedstawiałem takie przepowiednie, chociaż no nie były to przepowiednie jasnowidza Jackowskiego, że na przykład po Obamie Trump, czy Trump po prostu po Obamie będzie biało skóry ostatni prezydent. Tak, który będzie po prostu ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych. No nie jest to kwestia, że czy, czy czarnoskóry, tak, czy po prostu białoskóry, tylko chodzi o to, że było powiedziane w tej przepowiedni, że będzie ostatni prezydent Stanów Zjednoczonych. Być może Stany Zjednoczone zmienią formę tak naprawdę, tak? a może dojść do jakiegoś zamachu stanu, być może po prostu zmienią formę, jeśli chodzi o politykę, może się po prostu podzielą, rozdzielą, tak. No nie wiadomo, ciężko powiedzieć. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujcie, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie? Co na ten temat myślicie? Jakie jest właśnie wasze zdanie w tej sprawie? Co tak naprawdę będzie się działo w przyszłości? No wiemy o tym, że stany zjednoczone, gdy dojdzie do wybuchu wojny na świecie, to wiadomo, że stany zjednoczone będą zaangażowane w tą wojnę, albo pośrednio, albo też bezpośrednio. Przecież Stany Zjednoczone mają wojska w wielu miejscach na świecie, to już jest pierwsza sprawa. I druga sprawa to jest taka, że Stany Zjednoczone są też bardzo intensywne, jeśli chodzi o Bliski Wschód, czyli te tereny, o których mówi Jasnoic Jackowski, że tam ma dojść do wybuchu wojny. E, tak, też taka po prostu jest tutaj e, właśnie polityka jakby Stanów Zjednoczonych, że oni mają te wojska w różnych miejscach, praktycznie na świecie rozlokowane. No i gdyby się coś działo, to wiadomo, że Stany Zjednoczone, zresztą cały czas jest, ale można podtrzymać ten konflikt taki, czy podtrzymać po prostu, no to żeby nie było tego konfliktu, ale cały czas ten konflikt wisi, jeśli chodzi o Iran i Stany Zjednoczone, a dokładnie Iran a Izrael, ale tutaj z pomocą Izraelowi przechodzą Stany Zjednoczone. Ok, to wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.